Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię moim dzieciu, jestem katechetą w tej szkole. Prowadzi nas tu Pauli ze Stołu Szkół Elektrycznych. Okoliczność szczególna. Trzecia rocznica beatyfikacji księdza Michała Sopocki. Będzie to, mam nadzieję, celebracja. Swoiste spotkanie, sakrum i profanum. Głęboko w sercu liczę na to, że rzeczywistnie się tu i teraz pomiędzy nami w sposób bardzo namacalny rzeczywistość Kościoła uwielbionego i pielgrzymującego. Wyrazem wizualnym tej myśli jest ten widniejący przed nami obraz beatyfikacyjny naszego ukochanego, błogosławionego. Na tym spotkaniu dwóch światów przenikających się nawzajem w imieniu gospodyni tego miejsca, obecnej wśród nas, pani dyrektor, magister inżynier Anny Niczyporuk, gorąco witamy. Starszego wizytatora Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pana Eugeniusza Półtoraka. Witam także bardzo gorąco panią doktor Elżbietę Młyńską, wizytatora katechetów świeckich Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Witam serdecznie wszystkich tu zgromadzonych, nauczycieli, wychowawców oraz was, drodzy uczniowie. Zamierzeniem autora tego obrazu, pani Danuty Waberskiej, było ukazanie istoty świętości, która jest wskazaniem na Chrystusa przez życie samego świętego. Spójrzmy przez chwilkę na ten obraz. W promieniu wpisane są litery alfa i omega. Koncentryczne kręgi wskazują na Eucharystię. Oraz sam obraz Jezusa Miłosiernego na drugim planie, ale wysoko u góry. Ksiądz Michał Sopoćko jakby w tle, mimo że na pierwszym planie. Dostojnie rozmodlony, z różańcem, brewiarzem, ale pokornie. W używanej sutannie, z twarzą uśmiechniętego młodzieńca, mającego udział w chwale Boga. Chcę, aby widoczny był nie on, ale Chrystus. Dlatego dziś spełniamy jego pragnienie. I będziemy mówić, rozmyślać i kontemplować tę tajemnicę, która była całym jego życiem. Tajemnicę miłosierdzia Bożego. Czym jest miłosierdzie Boże? Będzie to krótka prelekcja na podstawie książki błogosławionego księdza Michała Sopoćki pod tytułem Miłosierdzie Boże w dziełach Jego. Błogosławiony wskazuje na początku, że rozum ludzki nie jest w stanie w jednym pojęciu oddać doniosłości istoty Boga. Dostrzega tylko niektóre jego przejawy. Oczywiście te są opisane w Piśmie Świętym. Podnosząc je do najwyższego stopnia, przypisujemy je Panu Bogu. Lepsze poznanie Boga zapewnia rozróżnienie w nim poszczególnych doskonałości. Są absolutne, te przypisane bezpośrednio do Boga i odnośne, które towarzyszą czynnościom Boga na zewnątrz. Absolutne to prostota, niezłożoność, samoistność, niezmienność, nieograniczoność i wieczność. Natomiast odnośne, dobrotliwość, mądrość, opatrzność, sprawiedliwość i miłosierdzie. Wszystkie inne odnoszą się do wymienionych już doskonałości. A do miłosierdzia bezpośrednio nawiązują cierpliwość, łaskawość i miłość. Mówi się o miłosierdziu jako o najdoskonalszej doskonałości. Dlatego, ponieważ jest motywem działania samego Boga. Wyróżnia się spośród wszystkich innych przymiotów Pana Boga i mówi o tym Psalm 145,
Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Oraz pierwszy list świętego Pawła. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Mówią o miłosierdziu Bożym Ojcowi Kościoła i także potwierdzają to, iż jest to podstawowy motyw działania Pana Boga. Na przykład święty Augustyn pisze: wyznaję, Panie, że jesteś miłosierny we wszystkich dziełach swoich. Bóg jest tu miłosierny, ale w przyszłości będzie sprawiedliwy. Święty Jan Chryzostom, Złotousty: wszystko, co Bóg czyni, pochodzi z Jego miłosierdzia i łaskawości. Zginęłoby wszystko, co Bóg uczynił, gdyby nie miłosierdzie Boże. A święty Bernard: Bóg nie jest ojcem sądów, ale ojcem miłosierdzia. Karanie pochodzi od nas samych. Wydaje się, że z ojców Kościoła najwięcej o miłosierdziu mówił święty Tomasz z Akwinu. Rozróżnia tutaj miłosierdzie ludzkie i miłosierdzie Boże. Boże miłosierdzie to nie nastrój uzależniony od warunków i okoliczności. Ludzkie zależne jest od wzruszeń zmysłowych, objawia się we współcierpieniu, które także można zauważyć u zwierząt. Natomiast Boże jest to nieskończone, niezmienne. Jest doskonałością, która skierowana jest na uzupełnienie ludzkich braków i podnoszenie nas z nędzy. Inne przymioty, takie jak szczodrobliwość, wyrażają się następująco. Ją upatrujemy w bezinteresownym udzielaniu dobrodziejstw przez Boga. Opatrzność natomiast to czuwanie, byśmy dotarli do wyznaczonego celu. Sprawiedliwość to udzielanie według z góry ustalonego porządku, a miłosierdzie jest właśnie udzielaniem doskonałości stworzeniom dla wyprowadzenia nas z nędzy i uzupełnienia lub usunięcia naszych braków. Kto ma kogoś ponad sobą, to realizuje, rozwija swoją cnotę, odnosząc ją do bytów wyższych. Dlatego u ludzi najwyższą cnotą jest miłość, kiedy odnoszona jest do miłości Pana Boga. Bóg nie ma nad sobą bytów wyższych, dlatego najwyższą doskonałością jest w jego przypadku właśnie miłosierdzie. Mówi o tym pierwszy list Jana. Bóg jest miłością, a więc miłość widoczna najpierw w Trójcy Świętej pomiędzy osobami w ich relacji, także wyrazi się wobec człowieka w miłości miłosiernej, w chwili, gdy wynosi nas istoty pogrążone w nędzy moralnej. Potwierdza to nauczanie Pius XII papież w encyklice Haurietis Aquas. Miłość ku ludziom jest miłością miłosierną. Dodaje to określenie, kategorię miłości miłosiernej. Jak się objawiało miłosierdzie Boże? Najpierw Pan Bóg wynosi człowieka do stanu nadprzyrodzonego. Nazywa ludzi przybranymi dziećmi. A po grzechu obiecuje odkupiciela, zamiast ukarać sprawiedliwie za nasze grzechy, tak jak zostali ukarani aniołowie. W Piśmie Świętym termin występuje 400 razy, w Księdze Psalmów 130 razy, a Psalm 136 cały jest temu miłosierdziu poświęcony. Przykładem innym jest Psalm 86, w którym autor wzmacnia nasze przekonanie o miłosierdziu Bożym, używając hebraizmu, czyli wymieniając cały szereg synonimów. A Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. W pieśni Magnificat Najświętsza Maryja Panna podkreśla ciągłość i nieskończoność tego przymiotu Bożego, a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. Jezus Chrystus rozproszył nieufność ludzi grzesznych do Boga, nazywając Boga Ojcem Miłosierdzia. Usunął więc tę bojaźń, którą ludzie mieli, pamiętając o starotestamentalnym obrazie Boga, sprawiedliwego i nagrającego za dobro, a karzącego za zło. Jezus Chrystus, jak wiemy, pocieszał strapionych, przebaczał winnym grzechy, uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych.
Wreszcie złożył Bogu godne zadośćuczynienie, umierając za nas na krzyż. To początek miłosierdzia Bożego, a nie jakby się wydawało ostatni jego wyraz. Działanie Pana Jezusa Chrystusa na ziemi kontynuowane jest w działalności Kościoła, w jego mistycznym ciele. Nie tylko więc dzieło stworzenia i odkupienia było dziełem miłosierdzia, lecz jest ono kontynuowane aż do skończenia świata przez Ducha Świętego. Rozlewa się na wszystkie byty, także przez obraz miłosierdzia Bożego, który jeśli jest przez nas czczony, jeśli kieruje naszą myśl do Pana Boga podczas modlitwy, to także łaską miłosierdzia na pewno skutkuje i na nas wpływa. To był łyk prawdy o miłosierdziu Bożym. Owszem, wiara rodzi się ze słuchania, ale to przecież przykłady pociągają. Była teoria, ale wiem, drodzy uczniowie, że jesteście głodni praktyki. Dzisiejszy świat jest światem pragmatycznym, utylitarnym, użytkowym. Chcemy ten głód zaspokajać. Proszę więc o świadectwo. Doświadczenia miłosierdzia Bożego. Zapraszam do mnie Piotra Zalewskiego i Jacka Zajkowskiego, także naszych dzisiejszych gości i prelegentów. Powitajmy ich brawami. Wiecie co, te brawa nam się nie należą, tylko się należą Jezusowi i Maryi, nie? Bo tylko Bogu się należy chwała i cześć. Czekaj. No tak, po pierwsze my będziemy do was mówić prosto, nie? Jesteśmy prostymi ludźmi, nikim nie jesteśmy za bardzo. Ja nie wiem, co znaczy prelegent tak naprawdę. Także przepraszam, nie jestem wykształconą osobą. Chcemy do was mówić prosto o naszym doświadczeniu miłosierdzia Bożego, nie? Chcę po prostu dla was przekazać to coś najcenniejszego, co mamy, tak jak potrafimy. Może nie za pięknie, ale po prostu chcemy z wami się podzielić miłosierdziem Bożym, o którym jesteśmy przekonani, że najbardziej rozlewa się w sakramencie spowiedzi świętej, nie? I o tym z wami chcemy się dzielić. Zacznie na początku Jacek, ja zakończę świadectwem. Czyli świadectwo to jest, powiem wam, jak w moim życiu było, jak ja tego miłosierdzia Bożego doświadczyłem, prawda? I o co chodzi? Tutaj usłyszeliśmy wiele przymiotów Pana Boga i tak dalej. Wiele, wiele takich stwierdzeń i jestem ciekawy, kto z was w ogóle cokolwiek zapamiętał z tego, nie? To jest taka zasada, że pewnie kogoś brywkowo spytał, nie? O jedną, chociaż tą planszę, która tam była, to myślę, że niekoniecznie, by mi ktoś powiedział nawet jeden ten krótszy podpunkt z tego. Także to jest takie coś, że tego trzeba doświadczyć w swoim życiu samemu. To nie jest tak, że coś jest napisane i ja myślę, o, jak fajnie, nie? Nie, to trzeba doświadczyć w swoim życiu. Jeżeli ktoś doświadczy miłości Boga w swoim życiu, miłości miłosiernej przede wszystkim, ten już nie potrafi milczeć, nie? Jeżeli nie mówicie w swoim środowisku o Panu Bogu, o Jego miłosierdziu, to znaczy, że nie doświadczyliście tego w życiu. Bo kto doświadczy, ten nie da rady tego utrzymać dla siebie, chce się tym dzielić. I teraz my tym doświadczeniem chcemy się dzielić wszędzie, gdzie jesteśmy i dzisiaj jesteśmy tutaj u was, nie? A tak naprawdę w każdym miejscu, o każdej porze o tym chcemy świadczyć. Czy jedziemy pociągiem, czy idziemy ulicą, czy jesteśmy w więzieniu, w szkole, w domu dziecka, wszędzie o tym mówimy. Koleżanko mówi, że trochę za głośno. Pana nas też za głośno, czy nie? Nie. Dobrze jest? To jedziesz, no. No przepraszam, no. Wiesz co, przyjechaliśmy też do was tutaj z naszą mamą ukochaną, naszą wspólną mamą, oczywiście figurka jest nasza, nie? I tak naprawdę mamy wspólną matkę i mamy wspólnego ojca, czyli jesteśmy braćmi i siostrami, nie? Nie wiem, czy wy się do nas przyznajecie, my do was się przyznajemy. I nie wiem, czy się przyznajecie też do swojej mamy ogólnie, nie? To też jest podstawa tego. Wiecie co? Tutaj można naprawdę wiele kwestii poruszyć. Wiele, wiele rzeczy powiedzieć. Jesteśmy osobami uzależnionymi, nie? Jesteśmy od prawie 3 lat trzeźwi. Naprawdę było tego masa. Ja jestem uzależniony
od alkoholu, od narkotyków, Piotrek od narkotyków, ale też od innych rzeczy, nie? Ale tu nie będzie wykład o szkodliwości narkotyków i tak dalej, nie? To nie o to w tym chodzi. I naprawdę robiliśmy najgorsze rzeczy, bo jeszcze od innych rzeczy też byliśmy uzależnieni, wciągnięci, można powiedzieć, w przestępczość, w pornografię, uzależnienie od seksu, od masturbacji. Takie rzeczy, że dzisiaj to jest nam przedstawiane jako nic złego tak naprawdę, nie? W dzisiejszym świecie. To jest trochę chore, nie? Bo dzisiaj większość ludzi się przechwala tym, co robi złego, a coś powiedzieć, że coś dobrego zrobiłem w swoim życiu, to jest obciach, nie? Taka jest zasada i tak u nas też było, nie? Wiemy, jak to jest, bo jeździmy po wielu szkołach. Wszyscy się przechwalają tym, co najgorsze. Wiecie co? Ale my doświadczyliśmy właśnie tego, co Piotrek powiedział i w jaki sposób to się odbywa, nie? Bo w tym momencie trzeba zrozumieć jedną jeszcze rzecz. Tutaj jest pięknie o miłosierdziu było pokazane, ale miłosierdzie nie oznacza bezkarności. To jest pierwsza zasada. I kto nie skorzysta z czasu miłosierdzia, ten wpada w sprawiedliwe ręce Pana Boga. To jest też kolejna zasada. Czyli jeżeli nie korzystasz, a ten czas ograniczony jest, czas miłosierdzia jest ograniczony dla każdego indywidualnie tutaj i dla całego świata razem wziętego. Kto z tego nie skorzysta, ten będzie miał przerąbane później. Uwierzcie mi, bo w trzecim tysiącleciu zbawienie dokona się tylko w ramionach miłosierdzia. I swoimi uczynkami my nie zasłużymy na zbawienie. Tylko w miłosierdziu musimy się zanurzyć. I warunki do skorzystania z miłosierdzia Bożego też są konkretne do spełnienia. Chociażby te warunki, które są potrzebne do dobrej spowiedzi. Bo tam najpełniej rozlewa się miłosierdzie Boże. Tam się zanurzamy w tych dwóch promieniach. Myślicie, że to jest jakąś abstrakcją? Otóż nie. Bo my jesteśmy teraz najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przeżywamy najpiękniejsze lata swojego życia, nie robiąc tego, co robiliśmy wcześniej i nie robiąc tego, co robi cały świat, co nam proponuje. Bo cały świat płynie z prądem. Płynie z prądem i płynie prosto w przepaść, nie? I tak naprawdę z prądem zauważmy, że płyną tylko zdechłe ryby i śmieci. Pod prąd płyną zdrowe ryby. Płyną do źródła, do tej najczystszej wody, krystalicznie czystej. Czyli my chcemy być tymi zdrowymi rybami. Czujecie, o to chodzi? Które płyną do tego źródła. A tym źródłem jest właśnie Jezus Chrystus i Jego miłosierdzie. To jest to źródło. Jeżeli chcecie, płyńcie sobie razem z tymi zdechłymi rybami, bebechami do góry. Czujecie, o co biega? I o co tu chodzi dalej? Bo to nie jest takie proste, nie? To jest bardzo, bardzo mocny motyw, gdyż tego, co my doświadczamy, to jest wszystko napisane w Ewangelii. To działał Jezus Chrystus, chodząc na ziemi tutaj. I On dalej to samo działa. 2000 lat później On dalej to samo robi. I my dalej doświadczamy tego, co jest w Ewangelii, że wypędzane są złe duchy z ludzi, uzdrawiani są. Wszystko Jezus dalej działa, bo On został z nami aż do skończenia świata pod postacią eucharystyczną. W sakramentach świętych działa. Właśnie w sakramencie pokuty i pojednania, w Eucharystii, we wszystkich sakramentach. Czy ktoś w ogóle jeszcze wierzy, że Jezus jest obecny, żywy i prawdziwy w tym białym chlebie? Wiecie co? Żebym ja w to nie wierzył i nie doświadczył żywego Jezusa zmartwychwstałego w tym białym opłatku, to bym nie robił z siebie idioty i bym tego nie mówił ludziom. Nie chodzi mi już tutaj. Tylko, że my zaczepiamy ludzi na ulicy i mówimy, że Jezus zmieni twoje życie, bo zmienił nasze. I tak robimy wszędzie, gdzie jesteśmy. To jest bardzo mocne. Też współpracujemy z taką wspólnotą, która nazywa się Przymierze Miłosierdzia, powstała w São Paulo, w Brazylii, w slumsach, w ogromnych dzielnicach nędzy, to się nazywa favele tam w Brazylii. I São Paulo to jest 25-milionowa metropolia, czyli ponad połowa Polski w jednym mieście. W jednym mieście zgromadzenie tyle takiej ilości ludzi, nie? Czyli taka bomba zegarowa, nie? I w centrum miasta ludzie żyją właśnie w tych favelach, na ulicach, prostytucja, dziecięce gangi, narkomania, handel narkotykami, ogromna przestępczość, bezdomność i tak dalej. I do nas, tutaj do Polski też przyszła ta wspólnota, jest w paru miastach i u nas jesteśmy grupą przyjaciół tej wspólnoty i razem z tą wspólnotą współpracujemy. Przyjeżdżają do nas też z Brazylii ludzie, z São Paulo i razem z nimi staramy się działać.
I chcę wam tutaj przytoczyć, o co chodzi, nie? Przytoczyć początek działalności tej wspólnoty. Oni zaczęli, dwóch księży, takich Enrico Antonello, dwóch Włochów, zaczęło wychodzić na ulicę San Paolo na te slumsy. Po bardzo mocnym doświadczeniu jednym. Zaczęli wychodzić i modlić się za tych właśnie ludzi, nie? Za gangsterów, za prostytutki i tak dalej. Zaczęli nakładać na nich ręce. Ci ludzie doświadczali bardzo mocno Boga i zmieniali swoje życie. I o tym dowiedział się pewien człowiek, pewien gangster, który był po prostu głównym gościem odpowiedzialnym w São Paulo za handel heroiną, za handel kobietami, za napady na banki, za cały obrót po prostu nielegalnymi pieniędzmi, zlecenia, zabójstwa na zlecenie i tak dalej. Można tego naprawdę dużo wymieniać. I on się dowiedział, bo poszła ostra fama na dzielnicy o tych dwóch księżach. I on się dowiedział i słyszał właśnie, jakie cuda się dzieją. I on mówi, że muszę ich poznać, nie? Chce się z nimi spotkać. I jego ludzie poszli znaleźć tych księży, nie? I przyszedł z tymi jego ludźmi ksiądz Enrico. To jest taki 1,60 m wzrostu, taki z brudką, taki grubasek, taki ciepły bardzo człowiek, nie? I on nam opowiadał tą historię ogólnie, nie? I jak mówi, gdy wchodził do jego rezydencji, stało kilkunastu gości z karabinami maszynowymi, to mówił, że po prostu już nogi mu się uginały, nie? Już tak, był taki wydygany, nie? Wszedł do pomieszczenia, gdzie się znajdował ten gangster, jak mówi, młody człowiek, około 30, bardzo arogancki, z bronią w ręku, z 38, z której mordował konkurentów. I stanął naprzeciwko niego i ten gość go pyta, kim jesteś? On mówi, jestem księdzem katolickim i głoszę Ewangelię na ulicach São Paulo. On mówi, o co tu chodzi, co on do mnie mówi, nie? Mówi, wiesz co, wiesz, że mógłbym ci teraz strzelić w łeb, zakopać i służby po tobie zaginą, nikt by cię nie znalazł. On do niego mówi, no wiem, jeżeli jest taka wola Pana Boga, to strzelaj. Ale zanim to uczynisz, to zapraszam cię jutro do nas, do parafialnego kościoła, na mszę świętą, przyjdź z całym swoim gangiem. On myśli, co ten koleś z taką odwagą do niego mówi, chce go straszyć, że go zabije, a ten do niego z takim czymś wyjeżdża, nie? I mówił to z taką odwagą, ale jak nam mówił to z odwagą, ale jak nam mówił ksiądz, to w środku już umierał ze strachu, nie? Jak to mówił. Czyli zewnętrznie wyglądał, że z odwagą to mówi i to właśnie tego doświadczył ten gangster. I on mówi do niego, że skoro ty ryzykujesz życie, przychodzisz tutaj, żeby mnie zaprosić na jakąś mszę świętą, to ta msza święta musi mieć niesamowitą wartość. I rzeczywiście wziął cały swój gang i poszedł na tą mszę świętą. Tam, jak sam dalej mówi, doświadczył tak bardzo mocno Pana Boga, Jego miłosierdzia, że na następny dzień zdecydował się ze swoją dziewczyną, wyszedł na ulicę, zostawił wszystko i zaczął utrzymywać się ze sprzedaży koszul, a miał milionowe dochody z tego wszystkiego. I o tym też zaczęła się rozchodzić fama, ale ludzie dalej go się bali. I już jeszcze wszyscy o tym nie wiedzieli i przyszedł do niego pewien gość, zleceniodawca, przynosi mu kupę hajsu na stół, rzuca i mówi, że za parę dni trzeba zabić tego i tego biznesmena. Ale patrzy coś nie tak i mówi, gdzie jest twoja broń, nie? Czy jest kołsemka, z którą się nie rozstajesz, zawsze z nią jesteś, nie? I on wtedy wyjął z kieszeni różaniec i mówi, teraz to jest moja broń, składająca się z 50 kul. Stał się wielkim apostołem różańca na ulicach, zaczął też głosić Słowo Boże. Rok później, jak ksiądz Enrico mówi, chciał się z nim spotkać i prosić, żeby w końcu go wyrwał z tych faweli, żeby gdzieś mógł zacząć się nowe życie, gdzieś poza, znaleźć pracę. I był u niego w spowiedzi z całego życia, poniedziałek i mieli się spotkać we środę. I gdy wychodził we środę z baru, otoczyła go grupka 14-15-latków i go rozstrzelali. Dostał 38 kul, jak wykazała sekcja zwłok, czyli takie też odniesienie, 38 zabijał i dostał 38 kul. Wiecie co? I oni uważają, że ten człowiek jest dziś męczennikiem XXI wieku, nie? Czyli złotra, który doświadczył właśnie miłosierdzia Bożego, staje się on sprawiedliwy, nie? Staje się wśród sprawiedliwych i na tym polega miłosierdzie Boże, bo ono jest niezgłębione. I takich sytuacji tam jest masa, ale nie tylko tam, bo tego doświadczamy też tutaj w Polsce. Jeszcze
jeszcze jeden kierunek wam podam, w jaki sposób też działa przez nas. My się możemy włączyć, nie, w to wszystko. I tam jest wiele kierunków ewangelizacji. Przez muzykę, chrześcijański hip-hop, różne rodzaje muzyki i tak dalej. Są organizowane różne rzeczy, nie? Ale jest też taki kierunek jak ofiary miłosierdzia. To są ludzie, którzy we wspólnocie ofiarowują swoje cierpienie za działalność wspólnoty i za nawrócenie grzeszników, na przykład za nawrócenie młodzieży w Polsce. Nie? Jest taka Marysia z Poznania, ona jest we wspólnocie, ma 22 lata już teraz, jest nieuleczalnie chora, leży na łożu śmierci i jej stan się coraz bardziej pogarsza. I misjonarze, gdy byli u nas teraz jeszcze nie tak dawno, zajrzeli do Poznania się spotkać z nią i nagrali z nią rozmowę. Wypuścić później dla młodzieży, tutaj mieliśmy spotkanie. I co się dzieje, o co chodzi z Marysią, nie? Nagrali z nią taką rozmowę, nie? I ona mówi, leżąc na łożu śmierci, pełna boleści, pełna cierpienia, to jest coś nieprawdopodobnego, gdzie jej rówieśniczki na przykład trzęsą w tym czasie dupami na dyskotekach, nie? Czy może zaczynają studia, czy coś w tym stylu? Ona leży, pełna właśnie tego cierpienia, boleści, i ona takie coś mówi, że tego cierpienia są plusy i minusy. Ale więcej jest plusów. Po ludzku patrzeć na to, o co chodzi, nie? Jakie plusy, nie? Stuknąć się w łeb tylko, nie? Leży dziewczyna ani ręką, ani nogą, a ona mówi, że jest więcej plusów tego cierpienia. Mało tego, ona leżąc na łożu śmierci opowiada jeszcze dowcipy. Sobie żartuje, opowiada kawały, żarty. Kiedy ja patrząc na siebie, przychodzi jakieś drobne cierpienie, to ja już nie dam rady tego wytrzymać, nie? Od razu się wkurzam, kiedy to przejdzie, nie? Ona sobie jeszcze żartuje. Co jest najlepsze, opowiem wam tutaj, opowiem ten dowcip, który ona właśnie opowiedziała przed kamerą, nie? To jest dowcip o mrówce i słoniu. Jak misjonarze rozeznali, tak naprawdę ta dziewczyna nieświadomie opowiedziała o sobie. To jest bardzo mocne. Jest tak, żyła sobie mrówka ze słoniem w pewnym państwie, z którego nie można było wywozić zwierząt egzotycznych. Nie? Jako, że mrówka nie jest zwierzęciem egzotycznym, także ona śmigała na wojaże za granicę, nie? Śmiga i przyjeżdża cały czas i do słonia mówi, chłopie, ale kozackie są widoki, jakie kozackie kraje. Mówi, musisz to zobaczyć, nie? On mówi, no tak, no zobaczyć, w jaki sposób, nie? Też bym chciał sobie pośmigać, zwiedzić trochę świata, nie? Poznać trochę ludzi innych i tak dalej, inne słonie. Ale o co chodzi, nie? Mówi, jak ja mam się stąd wydostać, nie? Mówi, mrówka, weź, jakoś mnie przemyć. On popatrzy, ale kurde, chłopie, jak, nie? No ale za parę dni przychodzi, mówi, mam, nie? Przychodzi, przynosi dwie duże kromki chleba, i przyczepia jedną pod brzuchem, jedną na grzbiecie, przewiązuje sznurem i za trąbę zawiązuje sznurek i prowadzi słonia. Prowadzi słonia i dochodzą do granicy, celnik patrzy, kurde, mówi, stop mrówka, co jest? To nie wiesz, że zwierząt egzotycznych nie można przewozić? Ona taka zdziwiona, to jakich zwierząt, chłopie, kanapkę ze słoniną niosę. I wiecie co? I w tym krótkim żarcie Marysia pokazuje, że to ona jest tą mrówką, wiecie? To ona jest tą mrówką, taką gdzieś ukrytą, której tak naprawdę nikt nie usłyszy, gdzieś cierpiąca na tym łożu boleści i ona przemyca właśnie takiego słonia. To jest coś niesamowitego, a tym słoniem są właśnie grzesznicy, ludzie, za których ona ofiaruje to cierpienie, bo to cierpienie włączone z cierpieniem Chrystusa ma niesamowitą wartość. I wiecie co? Gdy Marysia umrze i stanie przed Jezusem tym miłosiernym, który powie, że moja umiłowana córko, zobacz owoce teraz twojego cierpienia. I Jezus jej pokaże, że dzięki jej cierpieniu nawrócił się koleś gdzieś w Kongo może, w Nowej Zelandii, może dziewczyna w Boliwii, rozumiecie? A może ktoś z waszej szkoły. To jest coś nieprawdopodobnego. I tutaj też się właśnie okazuje miłosierdzie Pana Boga. W takich wszystkich połączonych naczyniach, bo jesteśmy wszyscy jednym ciałem, mistycznym ciałem Chrystusa. Każdy, kto jest w Kościele. Jeżeli ktoś na przykład pluje na Kościół, to pluje sobie w twarz. To jest właśnie najśmieszniejsze, nie? Jeżeli ktoś pluje na twarz, bo nie da się kochać Jezusa,
ani kochać Kościoła. Jeżeli ktoś mówi, że ja kocham Jezusa, ale Kościoła to już nie za bardzo, to jest kłamcą. To jest taka zasada, nie? Bo jesteśmy, bo to, Kościół to nie jest ten murowany budynek i tak dalej, czy księża. Kościół to jesteśmy my wszyscy. A głową jest Chrystus. Czyli tak jakby chłopak mówił do dziewczyny, że kurde, no kocham twoją głowę, ale ciała to już nie za bardzo, nie? No coś w tym stylu, nie? Czyli jest kłamcą, bo jeżeli się kocha, to się kocha całą osobę z jej ciałem, całym i wnętrzem, tak? Czyli tutaj jest konkretna zasada. Trzeba, jeżeli chcecie skorzystać z miłosierdzia Bożego, trzeba sobie pewne rzeczy poukładać i przewartościować, nie? I tutaj... Jeden przykład, chciałbym ogłosić też miłosierdzia, bo często jest ciężko nam okazać miłosierdzie, jak ktoś też mocno skrzywdzi w życiu. Jak ktoś tam coś zrobi strasznego, ciężko jest przebaczyć potem. Chcę wam podać jeden przykład przebaczenia. Chcę wam opowiedzieć o pani Wandzie. Ta pani ma 60 lat, ale bardzo mocno ją przeżyła sytuację 30 lat temu. Słuchajcie, mając 30 lat, miała bardzo dobrą pracę, bardzo dużo pieniędzy. Mieszkała chyba w Warszawie wtedy. I ona cały swój majątek przechowała w mieszkaniu. Gotówkę, miała dużo biżuterii, bardzo dużo pieniędzy. I pewnego dnia wracając z pracy przychodzi na chatę, a tam włamanie do mieszkania, nic nie ma. Ani pieniędzy, ani biżuterii. W jednym momencie straciła wszystko. No więc zgłosiła tam wtedy na milicję, prawda, i tak dalej. Okazało się, że po tygodniu znaleźli sprawców. I co się dzieje? Znaleźli sprawców, ale pieniędzy nie znaleźli. No i po prostu oni poszli do kryminału siedzieć. Dostali wyrok za kradzież. I co? I co zrobiła Wanda? Wanda postanowiła napisać do nich list. Napisała list mniej więcej takie treści. Drodzy moi przyjaciele, nazywam was moimi przyjaciółmi, bo każdy, kto przekroczy próg mojego mieszkania, jest moim przyjacielem. Czy mogłabym z wami korespondować? Wysłała do nich taki list. Po tygodniu otrzymuje odpowiedź, no że tak, że chcieliby. Co zrobiła Wanda? Wanda zaczęła wysyłać do nich życzenia na święta, nawet na Boże Narodzenie raz paczkę żywnościową im zrobiła. Zaczęła im wysłać Pismo Święte, różaniec. Rodzina się pukała w głowę. No co ty, głupia jesteś? Okradli ją ze wszystkiego, ona jeszcze paczki żywnościowe wysyła, nie? Wszyscy się wyśmiali. Sąsiedzi powiedzieli, no kurczę, zgorniała kobieta. A ona mówi, że ona jest chrześcijanką i mało tego, wiecie co zaczęła robić Wanda? Wanda zaczęła ich nawet usprawiedliwiać. Mówiła, a skąd wiecie, jaki był motyw ich kradzieży? Pomyśli, całkiem postawała rozum, nie kobieta? Wszyscy z boku by pomyśleli. Ja sam, że mnie ze wszystkiego okradli, pewnie bym kurczę powiedział, nie gniję w kryminale, nie? Wiecie o co chodzi? Słuchajcie, Wanda zaczęła do nich, okazała im niesamowite miłosierdzie, słuchajcie. I słuchajcie, i w pewnym momencie po wielu latach, po dziesięciu, kilkunastu, ich jakby korespondencja się urwała. I po prostu zapomniała, Wanda już miała męża, już materiale się odbudowali jakoś i tak dalej. I co się dzieje? Po kilkunastu latach pewnego lipcowego dnia ktoś puka do nich do mieszkania. Otwierają się drzwi i stoi dwóch młodych mężczyzn, bardzo elegancko ubranych. I trzymają w ręku gotówkę i mówią, że to dla pani. No. Kim jesteście? O co chodzi? Nie pamiętam z pani? I zaczęli mówić, że oni są tymi złodziejami, którzy przed laty ją okradli. Jeden był bardzo elegancko, stał w koloradce. Jeden został, teraz jest w Afryce, jest księdzem, misjonarzem, pracuje wśród trędowatych. Całkowicie oddał się życiu ludziom. Drugi jest ojcem piątki dzieci, żyje bardzo uczciwie. I oni z łzami w oczach przyszli podziękować za miłosierdzie. Zobaczcie, co by się stało, gdyby ona postąpiła tak, jak świat mówi. Czyli by ich potępiła, nie? Nie gniją tam jak to buraki w tym więzieniu, bo mnie okradli. Oni by pewnie wyszli jeszcze gorszymi, by byli przestępcami. Ale co ich zmieniło? Zmieniło ich miłosierdzie tej osoby. Tak jak mówi Pan Jezus do świętej Faustyny w dzienniczku, że na początku miłosierdzie, żeby od człowieka, żebyśmy my wzajemnie swoje miłosierdzie okazywali. Przebaczali. Wiem, że jest ciężko przebaczyć teraz. Ja zaraz powiem świadectwo, także jeszcze Jacek chwilkę. Słuchajcie, ile jeszcze mam czasu do tego? 2 minuty? No kurczę, widzicie, chciałem wam coś jeszcze ciekawego powiedzieć, ale wiecie co jeszcze, bo teraz tutaj będzie przerwa i zaraz Piotrek będzie mówił świadectwo, tak? I podsumowując tą część, tak naprawdę chodzi o to. Każdy z nas jest powołany do apostolstwa. Każdy z nas jest powołany wydawać świadectwo swojej wiary i doświadczenia miłości w swoim życiu. Każdy oszczony człowiek ma być misjonarzem w swoim środowisku, rodzinie, szkole i tak dalej.
I teraz jest taka moda, nie? Że chrześcijaństwo zostawiamy albo po niedzielnej mszy świętej, jeżeli w ogóle na nią chodzimy, czyli zostawiamy to w kościele, lub po katechezie w szkole, jeżeli w ogóle tam też jeszcze chodzimy, nie? I jestem katolikiem, ale dzisiaj jest taki katolicyzm, nie? Że ja sobie wybieram, nie? Że ja sobie wybieram to, co mi pasuje, nie? Z nauczania kościoła i tak dalej. Ja na przykład w swoim życiu napisałem jakby swój własny dekalog, nie? Zacząłem sobie wykreślać to, co mi nie pasuje. Na przykład pierwsze wykreślenie nie kradnij. Bo myślę, będę kradł, bo nie mam, to se wezmę, nie? To mi się należy od tego, co ma, nie? I takie przewartościowanie wszystkich tych rzeczy. I dzisiaj cały świat sobie wybiera. Wybiera z nauczania kościoła to, co mu się podoba, a tak się naprawdę okazuje, że to nie ma w ogóle sensu, nie? Bo jeżeli przekraczasz jedno przykazanie, to tak naprawdę łamiesz cały dekalog. Taka jest tego zasada. Także też was zachęcam trochę do pomyślenia nad tym wszystkim i zaczęcia inaczej żyć, nie? Czyli musicie doświadczyć miłosierdzia, żeby móc później się tym dzielić, nie? I to jest coś pięknego. I Matka Boża z nami śmiga, bo też robimy ewangelizacje uliczne, czyli chodzimy po ulicy, zbieramy grupę ludzi, idziemy do parku, modlimy się, rozdajemy obrazki Jezusa Miłosiernego. I was też w sumie będziemy chcieli na koniec zaprosić, tak? Na modlitwę jedną do jednej parafii, nie? Gdzie ostatnio było 700 młodych osób, nie? Z ulicy prosto i tak dalej, nie? Po ewangelizacji. Którzy wychodzą później ze łzami w oczach i mówią, co to było? A my mówimy, że doświadczyłeś Boga, brachu, nie? I o to w tym chodzi, bracia i siostry, nie? Dajmy odetchnąć nieco Jackowi, Bóg zapłać. A w tym czasie nasi uczniowie z grupy Szersza Akcja wyrażą wdzięczność Panu Bogu za wszelkie dobre, jakie od Niego mamy, otrzymujemy, którego doświadczamy. Będą modlić się językiem uniwersalnym. Rozmodlą się przed Panem tańcem do utworu religijnego Sandala. A modlili się dla nas tańcem Kamil Siwek, Maciej Kuliński, Karol Kurko, Krzysztof i Krzysztof.
Piotrze, prosimy Cię o świadectwo. Dobra, to tak. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, nie? Że tak naprawdę przyszliśmy to w sposób bezinteresowny. Chcę, żebyście to wiedzieli. I ja chcę się teraz z Wami podzielić czymś najcenniejszym, co mam, czyli moim doświadczeniem Boga. Także proszę, też Was ostatni... Ja Was szanuję i Wy mnie też uszanujcie przez taką ciszę, dobra? Bo chcę się teraz z Wami podzielić moimi ranami, których doświadczyłem w swoim życiu. Chcę się z Wami nimi podzielić, prawda? Nie wiem, czy to uszanujecie, czy nie, ale ja chcę się z Wami tym podzielić. Bo to jest dla mnie najcenniejsze. Otóż każdy z nas szuka szczęścia, szuka miłości, nie? Myślę, że się zgadzamy z tym wszystkim. Ja jako normalny człowiek też szukałem szczęścia, też szukałem miłości. Dopiero to, co Wam teraz powiem, bo to jest dla mnie bardzo ciężkie, ale nie wiem czemu czuję, że muszę Wam to powiedzieć. Dopiero zaczynam o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo bolesne i bardzo wstydliwe. Otóż wszystko się zaczęło w moim życiu, myślę, całe zło od 5 do 7 roku życia, gdzie w tym czasie byłem molestowany seksualnie. Zostałem wykorzystywany seksualnie w młodych latach, od 5 do 7 roku życia. To było bardzo dla mnie ciężkie, dla chłopaka, jest tu większość chłopaków. Dla chłopaka to jest takie ciężkie, że chłopak... My rodzimy się jako... Każdy chłopak jako mężczyzna. A mężczyzna jest stworzony do... By być silny, prawda, by być wojownikiem i tak dalej. To mamy, to nam Bóg zapisał w naszych sercach. Tylko w tym momencie ktoś mi to zgnoił, wiecie? Przez tę sytuację, jako niewinne dziecko, zostałem wykorzystany i w taki sposób... Jakby ktoś zabił w tym momencie moją męskość, jakby pokazał mi, jesteś ciotą, śmieciem. I ja przez całe życie w głębi serca myślałem, że jestem śmieciem i ciotą, nie? Cały czas. Ja nie mogę w Boga uwierzyć, który jest miłością. Patrzcie, tu było napisane Boże miłosierdzie, prawda? Żeby ktoś wtedy powiedział, że jest Bóg, który mnie kocha, to ja mu się zaśmiał w twarz. Ile przyklinał mu w twarz. Powiedział, jak Bóg mógł pozwolić na takie cierpienie w moim życiu, nie? Nie potrafiłem tego wtedy zrozumieć. I nie zrozumiałem. I byłem osobą niewierzącą od tamtej chwili. Byłem osobą niewierzącą, nie lubiłem kościoła, księży, do wszystkiego byłem antynastawiony. I w moim życiu zacząłem szukać takich, wiecie, takich ucieczek, nie? Ja chciałem przed samym sobą udowodnić, że nie jestem ciotą. Ja już od młodych lat kraść zacząłem, od 9 roku życia na ulicy kradłem, żeby na koleżku się przypodobać, że ja kradnę, wiecie. Żeby mnie mogli, wiecie, żeby mogli pokazać, żebym mógł coś znaczyć, żeby mieć przyjaciół jakiś. Od młodych lat wagarowanie, kradzieże. Jeszcze próby jakiegoś tam trenowania sportu, ale to wszystko było takie, że jak zaczynałem coś, zawsze byłem wciągany w nałogi mocno, nie? Od młodych lat pornografia, wszedłem w pornografię. Myślę, że to jest dzisiaj już bardzo ciężkie. Mam 15 minut jazdy, więc nie będziemy mówili, dobra? Tego nie będziemy rozwijać. 20 jeszcze mamy. No tak, ale ja powiem spokojnie, świadectwo, nie będziemy tego chyba rozwijać. A ile to minut powiem, dobra. Nie? Uważamy, że pornografia jest dzisiaj ogólnie najsilniejszym i najczęstszym narkotykiem, nie? W ogóle jedna piąta strony internetowych to jest pornograficzna, nie wiem czy wiecie. 20% internetu to jest pornografia. I o co chodzi, nie? Pornografia sprawia, że człowiek, mężczyzna, chłopak, nie potrafi później spojrzeć na dziewczynę jak na przyszłą swoją żonę i matkę swoich dzieci, tylko jak na chodzącą, dmuchaną larę, nie? I wiecie co? Moi koledzy, którzy dalej katują pornusy, nie wiem, 20 rok z rzędu czy coś, nie? Część ma rodziny, dzieci i na przykład wracam często na Ośkę, czy spotykam się z dawnymi znajomymi i chcę zawsze im mówić o Jezusie, tak? Nie zawsze to się udaje. I co się dzieje? Na przykład kolega ma trójkę dzieci, tak? Ma córeczkę małą, drugą teraz właśnie się urodziła 2 tygodnie temu. I ma syna jeszcze, nie? I dalej siedzi, mając żonę, dalej siedzi na internecie przed kompem i katuje pornusy, nie? Wiecie co? I ja zadaję zawsze pytanie, co? Fajnie? Oglądacie sobie pornuski dalej, nie? Elegancko, co? I oni tam się prują zawsze coś tego, nie? Ja wtedy zadaję pytanie. Braku, czy chciałbyś, żeby twoja córeczka jak dorośnie grała w pornusach? A może twoja siostra grała w pornolach, co? A może mama? Jeszcze lepiej by było, co? Wiecie co? Bo te dziewczyny są czyimiś córkami, nie? Jak muszą czuć się rodzice. Tak? Prawdopodobnie mają rodzeństwo, tak? Są czyimiś siostrami. I większość z nich była powołana do macierzyństwa. I wiecie, jaka jest odpowiedź? Nie ma odpowiedzi, jest cisza. No i tak to w moim życiu zaczęło całe zło. Tak mi się wydaje od pornografii. Konsekwencją pornografii, jak wiemy, jest nauk masturbacji. Bardzo też ciężki nauk. I potem dziewczyna staje się jakimś tam przedmiotem, prawda? Przez to.
Słuchajcie, i w to stan wszystko wciągnięty, dalej już konsekwencją papierosy, alkohol i narkotyki. I narkotyki, że bardzo mi się spodobało, to zacząłem zapełnić tą pustkę, którą miałem w sercu, wiecie, narkotykami. I wejście w różne tam rzeczy. Niestety się zagłębiać w to, tylko takie podkreślę najważniejsze momenty. Zostałem aresztowany pewnego dnia. Uczestniczyłem w bójce, gdzie dwóch koleżków dostało kosę. Jednego prawie zabiliśmy pod klatką. Trafiłem do aresztu za usiłowanie morderstwa, mając niecałe 18 lat. I jest lipa, przerażenie, że idę siedzieć do kryminału, mieli na mnie dowody. Co się dzieje? Dzieje się taka sytuacja, że moja matka wyciąga mnie za kaucję, na wolność. Wyciąga mnie za kaucję, do sprawy jestem na wolności, nie? Wyciąga mnie z aresztu, ja wychodzę. I dalej moje życie się nic nie zmienia. Dalej jest jeszcze coraz gorsze rzeczy. Kolejna sytuacja to wypadek samochodowy. Też sytuacja, gdzie powinniśmy zginąć po ludzku. Mieliśmy dachowanie, zatrzymaliśmy się przed głazem dwumetrowym, pół metra, nie? Dużo sytuacji, nie jestem w to się zagłębiać, prawda? Tylko było tyle sytuacji, gdzie powinienem zginąć, gdzie mnie powinni zabić. Lub ja kogoś. Naprawdę. I ciągle żyję, nie? Ale ciągle moje życie jest jakoś bez sensu, wiecie? Ciągle korzystam niby z tego życia. Kradniemy, ćpamy, włamujemy się gdzieś, nie wiadomo co. Ciągle jest pusto, ciągle... Wiecie, gdzie ja się zatrzymałem na tym 5-7-letnim chłopaczku, który został zraniony bardzo mocno. I ja chciałem narzucić na siebie masek wiele. Często narzucamy na siebie maski, wiele masek i udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Najłatwiej podywam, wiecie, zamieść, nie? I podywam na zewnętrznie nie widać. Ale jak podniesiesz dywan, to widać brud, nie? Tak samo ja na swoje serce nałożyłem, kurde, kupę masek. I co się dzieje w moim życiu? Nie chcę się zagłębiać głęboko, tylko chcę przejść do przełomowego. Ja pochodzę z miejscowości Łapy. Nie wiem, czy ktoś tu z Łapy jest w ogóle? Nikogo z Łap nie ma. Nieważne. Pochodzę z miejscowości Łapy i w mojej grupie w Łapach handlowaliśmy narkotykami. Była to grupa chłopaczków, którzy gonili towar, nie? I była taka sytuacja, że w tym momencie, gdy byłem w Łapach, wyjechałem do Gdańska, koleżka mi załatwił pracę. Ja do Gdańska tam pojechałem, fajnie, praca i tak dalej. I w tym momencie wyszedł ten przywał w mojej grupie. I ten przypał wszyscy na mnie zrzucili. I za ten przypał, że tak powiem, ostra sytuacja się nawiązała, że koledzy do mnie dzwonią, wtedy ja byłem w Gdańsku i mówię, że jak wrócisz, masz kosę. Po prostu powiedzieli, że jak wrócę, to mnie zabiją. I ja myślę, co to za jakieś nieporozumienie. Mówię, dzwonię do moich koleżków, dalej próbuję to odkręcić, a oni mówią, że to jest nieodwołalne już, nie? A oczywiście ja nic im nie zrobiłem, wyszła taka plotka krzywa i w tym momencie świat mi się zawalił. Bo w tym momencie moje życie, które ja budowałem po swojemu, wiecie o co chodzi, budowałem po swojemu, legło w gruzach. Czyli ja przez całe życie żyłem szacunkiem na ulicy od mało lata. Wiecie, szacunek na ulicy, JP, HWDP, wiesz, nienawiść do policji i tak dalej. Karmiłem się tym, do wszystkich nienawiść, wszyscy lamusy, ja jestem jedyny normalny, nie? Skąd to znamy, wiecie o co chodzi? I co się dzieje? I jest taka sytuacja, że w tym momencie straciłem to wszystko. Uświadomiłem sobie, że ten szacunek na ulicy jest niczym. W jednym momencie mogą się cię wszyscy odwrócić. W jednym momencie się może naprawdę zawalić świat. I uświadomiłem sobie, czym jest moje życie, jaki ono ma sens w ogóle. Ja byłem osobą niewierzącą, nie było żadnej wiary w moim życiu. No i myślę sobie, nie ma, moje życie sensu totalnie. Więc co przychodzi mi myśli samobójcze wtedy? No więc co, moje życie nie ma sensu, więc się zabić najłatwiej, prawda? Ale po prostu nie miałem na tyle odwagi, więc pamiętam, wsiadłem do pociągu z Gdańska do Białegostoku. Myślę, wracam do Białego, gdzieś tu będę się kręcił, gdzieś tu będę się ukrywał. I słuchajcie, wsiadłem do pociągu, siedzę w przedziale, taki załamany. To był największy dół mojego życia wtedy. Siedzę w przedziale i do przedziału wchodzi pewien młody człowiek. Taki po 20. Siada naprzeciwko mnie. Wystawia do mnie rękę, mówi, cześć, jestem Paweł. Mówię, co to za ty, nie? Mówię, że Piotrek jestem. Wiecie, nie? Wyobraźcie sobie sytuację, przedziale się dzisiaj i nagle ktoś się dosiada, wiadomo. Często jest tak, że ktoś słuchawki na uszy i wiesz, swój świat i się nie gada. A on taki otwarty do mnie, mówi, cześć, jestem Paweł i opowiada mi tam, że skąd stąd, wraca stąd. Myślę, co mnie to obchodzi, nie? Co to za ty w ogóle? Nie tak wiesz, zdziwiony w ogóle, że taki otwarty. W końcu się pytam gościa, kim jesteś w nadzwyczajnym świecie? A on do mnie mówi, jestem zakonnikiem. A kim jesteś? Ja się kręcę. Myślę sobie, to co, jeszcze tacy młodzi ludzie do zakonu wstępują? To co, jest dziewczyn na ulicach nie widzisz? Mówię do niego, no. On mówi, nie, że on ma powołanie, mówi do mnie. Mówi, jakie powołanie, o co mu chodzi, nie? Totalnie chyba nie rozumiałem, bo mnie wierzący miał nienawiść do księży, więc zrozumcie mnie, nie? Że nie rozumiałem gościa.
I tak on nagle... Ale był ubrany normalnie, w dżinsie był, wiecie, w koszulce, więc nie było można poznać od razu, że on jest taki. No i tak mi zaczyna tłumaczyć, coś opowiadać. Co ciekawe, nic mi nie mówił o Bogu, wiecie? Nic. Myślałem, że będzie mnie teraz nawracał, wiesz? Że Bóg mnie kocha, czy coś. Nic. Autentycznie. Słuchajcie, siedzimy sobie w tym przedziale. Siedzimy i ja w pewnym momencie tak się zacząłem zastanawiać. Patrzę na tego gościa, on był non stop uśmiechnięty, wiecie? On był non stop szczęśliwy. Ja widziałem w jego oczach, że on był szczęśliwy. Autentycznie. Ja przez całe życie szukałem tego szczęścia i patrzę na siebie. Nie wykorzystam ze wszystkiego. Mam wszystko, co chcę. Narkotyki, alkohol, seks i tak dalej. I jestem nieszczęśliwy. W głębi serca gdzieś jestem pusty, zrujnowany, nieszczęśliwy. A tu patrzę na gościa, który po ludzku nic nie ma, ale widzę, że on ma wszystko. Widzę, że on ma jakiś tam niewidzialny skarb, którego mi przez całe życie brakuje. Za którym ja tęsknię, rozumiecie? Którego ja szukam w tych wszystkich rzeczach. W tej iluzji. Czym są narkotyki, to wszystko. W tej nienawiści szukałem tego szczęścia. I co się dzieje? Pamiętam, idzie jakaś iskra w tym momencie, wiecie, we mnie, tak się obudziła, że kurczę, ja chciałbym być szczęśliwy po prostu. Chciałbym mieć to, co on ma. I pamiętam, ale to się nic się nie stało. Jak on wyszedł w Giżycku do zakonu, tam, do współbraci, ja wyszedłem w Białymstoku, wróciłem na chatę i się w łapach moim mieszkaniu ukrywałem przez 3 dni, a to był taki już moment, że ja po prostu się w sufit patrzyłem. Matka myślała, że już mnie odbiło całkowicie, nie? Ja się patrzyłem w sufit, ja miałem najgorsze wtedy myśli. Naprawdę czułem się jak najgorszy śmieć. Totalne dno. I teraz chcę mały nawet zrobić, bo wy tego słuchacie, nie? Zapytaj siebie teraz w swoim sercu, czy ty może dzisiaj wstając rano czujesz się bez sensu? Może czujesz się, że twoje życie nie ma sensu? Może czujesz się niekochany? Wiem, że chłopaki chcą udawać twardzielu, że on nie. Że on nie potrzebuje miłości. Potrzebujemy, każdy potrzebuje miłości. I możesz narzucić na siebie 500 masek i tak będziesz potrzebował miłości. Potrzebował przytulenia. I słuchajcie, co wam chcę powiedzieć? Zadajcie sobie pytanie, czy ty się nie czujesz źle? Czy ty się może nie czujesz teraz jak śmieć w sercu? Może się uśmiechasz, żartować z koleżką sobie, że on głupoty gada. Ale w sercu może wiesz, najlepiej. Zadaj sobie pytanie, czy czujesz się bez sensu? Czy czujesz się samotny, niekochany? Może tak jest. Nie mówię, że tak jest, ale może tak jest. Jeżeli tak jest teraz, jeżeli ty tutaj siedząc czujesz się tak, to ja chcę w tym momencie powiedzieć, że ja w tamtym momencie tak samo się czułem. Nawet jeszcze gorzej. Świat mi się zawalił, wszystko mi się zawaliło. Nie było żadnego rozwiązania sensownego. I siedzę tamtego dnia w swoim pokoju, 3 dzień już, i słuchajcie, i przychodzi mi do głowy myśl. Taka myśl, żeby iść do kościoła, iść do spowiedzi. Nie wiem skąd przyszła mi taka myśl. A ja myślę sobie, kurczę, w kościele nie byłem wiele lat. Nie znam nawet modlitw, ojcze nas zapomniałem odmawiać. I co teraz, pójdę do kościoła? Oczywiście odrzucam te myśli, ale te myśli do mnie wracały w niesamowity sposób. Po prostu wracała do mnie, spróbuj, co ci zależy? Odrzucam. Teraz pytanie, skąd ta myśl się pojawiła? Wiecie, w co mocno wierzę? Dzięki mojej matce. Już wam mówię czemu. Moja matka jest kobietą, która modliła się za mnie całe moje życie. I pamiętam obrazy w domu, jak ona się tam odmawiała różanie z mojej intencji, a ja przychodziłem do domu, nawyzywałem ją w twarz i powiedziałem, nie módl się za mnie, to i tak ci nic nie da. Moja matka naprawdę miała 100 powodów, by przestać się na niej modlić, 100 powodów, by powiedzieć, w nosie to mam, Boże, nie odpowiadasz na moje modlitwy. Jestem przekonany, że modlitwa zawsze działa. Nie zawsze wtedy, kiedy my chcemy. I może ty już zwątpiłeś swoją modlitwę, bo nie działa, bo może ojciec dalej pije, za którego się modliłeś. Ja ci chcę powiedzieć, że modlitwa zawsze działa i zawsze przyniesie owoc. Nie zawsze wtedy, kiedy my chcemy. Nasze życie jest snem. Wyobraźcie sobie, teraz jesteśmy młodzi i tak nie mamy pewności, że dożyjemy wieczora, prawda? Nie masz, ja nie mam pewności, że nie wyjdę na ulicę, że mnie samochód nie potrąci i już muszę się rozliczyć ze swojego życia. Nie mamy. My myślimy, że będziemy jeszcze 5 lat żyli 60. Nie mamy tej pewności. A nawet jak dożyjemy 50, to szybko uleci. I co się dzieje tamtego dnia? Wierzę w to, że dzięki mojej matce wytrwałem modlitwę, ja dostałem tamtego dnia tą myśl. I słuchajcie, powiem wam mniej więcej, jak wyjście do kościoła wyglądało moje. Poszedłem do kościoła, ukrywałem się w bocznych uliczkach, szedłem taki, jaki byłem, łysy w dresie, z brudnym, pamiętam, z brudnymi, porwanymi jeszcze spodniami. Spodniami się mówi? Nie wiem. Słuchajcie, idę do tego kościoła, nie znałem żadnych, uwierzcie mi, żadnych modlitw, zapomniałem. Nie wiedziałem, jak się wyspowiadać. Żadnej regułki, wiecie. Bałem się strasznie, ale wiecie, co chciałem powiedzieć? Bo chciałem powiedzieć w tym konfesjonale wszystko szczerze. Choć nie wierzyłem w żadną spowiedź, nie wierzyłem w żadnego Boga. Słuchajcie, wchodzę do tego kościoła, z lewej strony był konfesjonał. Wchodzę, wiecie, na kolana. I mówię, że czuję się jak śmierć, jak szmata do księdza. Dosłownie. I mówię, że chciałbym wyznać swoje grzechy, bo czuję się fatalnie. I zaczynam wyznawać swoje grzechy. Zaczynam mówić wszystko po kolei, od młodych lat. O masturbacji, o tym wszystkim, szczerze wszystko. Dosłownie ogołociłem się wewnętrznie.
I wiecie, co jest komisjonale? Jest cisza. Przez 15 sekund ksiądz nic się nie odzywa. Ja czekam, wiecie, w tej ciszy. Po tej ciszy pyta się mnie, jak się nazywam. Ja mówię, że Piotrek. I powiedział w tym momencie ten ksiądz takie zdanie. Wiesz co, Piotrek? Całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem. Takie zdanie. Ja tak słucham. I wiecie co? Wkurzyłem się w tym momencie. Bo sobie myślę, kurczę, przychodzę do niego, mówię mu całe życie, a on jedno zdanie. I tak miał kolej, wiecie, aha, to księża tacy są, wiecie. Od razu taka myśl. Spławiają szybko, następny. I w tym momencie byłem wkurzony. I czemu to podkreślam? To już wam mówię. Bo dzisiaj wiele osób chodzi do spowiedzi i myśli sobie, o kurczę, ksiądz mi nic nie powiedział i tak dalej. Chcę, żebyśmy się na tym nie skupiali. Że najważniejszy jest moment końcowy. Odpuszczenie grzechów. I co się dzieje, słuchajcie, w tym komisjonale dalej. Ja się kręczę dalej. Jest moment, wiecie, końcówka spowiedzi. Jeżeli ktoś z was chodzi jeszcze do spowiedzi, to wie, że końcówka spowiedzi moment odpuszczenia grzechów, że tam trzeba żałować. I jest końcowy moment, gdzie ksiądz mówi, że ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest taki moment końcowy. I w tym momencie, gdy on to zaczął robić, gdy powiedział w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie potrafię zrozumieć dlaczego, ja w tym momencie się rozpłakałem. Po prostu się rozpłakałem. Ale tak jak malutkie dziecko. Po prostu zaczął płakać i pamiętam, odchodziłem od konfesjonału, szedłem przez kościół i dalej płakałem. Widziałem, ludzie się na mnie patrzyli. Płaczę, ale mam to w nosie, że się na mnie patrzą. Wiecie co? W tym momencie, pierwszy raz w życiu, mogę to śmiało powiedzieć, pierwszy raz w życiu, poczułem się szczęśliwy. Ćpałem dużo dragów, ćpałem różne rzeczy, rzeczy próbowałem dużo i pierwszy raz czułem szczęście w tym momencie. Pierwszy raz szczęście, wiecie, mało tego, pierwszy raz w życiu czułem miłość. Miłość, wiecie, jako bezinteresowną, która ode mnie nic nie chce, tylko daje siebie za darmo. Bezinteresowną, tylko nie chce ode mnie mojego piękna, mojego zewnętrznego, moich pieniędzy. Chce mnie takim, jakim jestem. Słabym, grzesznym człowiekiem. Słabego, grzesznego człowieka. I w tym momencie takie doświadczenie składzie się, idę przez kościół i płaczę, nie? Wiecie, do czego to porównam? Zawsze to porównuję do pustyni. Wyobraźcie sobie, jesteśmy teraz na pustyni, umieramy z pragnienia, 50 stopni upał, ty już któryś dzień dajesz na tym piachu, już umierasz z pragnienia, już potrzebujesz wody i nagle widzisz gościa, który idzie z butelką 1,5-litrowej wody. Wyobraź sobie ten motyw. I on ci daje tę butelkę. Pij. Ty co robisz? Odkręcasz tę butelkę, wiecie, pijesz, aż ci po mordzie kapie, nie? Po bluzie tutaj ci leci, rozumiesz? Pijesz i gasisz swoje pragnienie. Wyobraź sobie ten moment. Umierając z pragnienia, dostajesz wody w ostatniej chwili. Coś niesamowitego. Tylko po prostu aż... I wiecie, co ja chcę wam powiedzieć? Że ja tamtego dnia, to był 17 listopada 2008 roku, zaraz będzie prawie 3 lata, tamtego dnia doświadczyłem ugaszenia najgłębszych pragnień mojego serca. Najgłębszych pragnień mojego serca. Bo wiecie, kto może ugasić najgłębsze pragnienie naszego serca? Właśnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I te dwa promienie, zobaczcie, woda, krew. To się dokonuje w spowiedzi. Bóg nas niewidzialnie obmywa wodą i krwią swoją przelaną 2000 lat temu na krzyżu. I to się dokonuje na mocy sakramentu, gdzie ksiądz mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nieważne, czy on jest grzesznikiem, ten ksiądz, bo jest wiele zgorszenia w kościele, oczywiście. Jest dużo tego złego. Ale ja chcę, żebyście się skupili na Bogu, który przelewa swoje miłosierdzie przez kanały. Tymi kanałami są sakramenty Kościoła Świętego. I wiesz, co chcę ci powiedzieć jeszcze? Że do tego dnia przeżyłem najpiękniejszy dzień swojego życia. Ale od tamtego dnia dopiero się zaczęła walka. Ja od tamtego dnia dostałem siłę do walki. Słuchajcie, żeby wam opowiadać, co było potem, nie starczy czasu. Wiecie, ja pół roku się ukrywałem. Długa sytuacja była, nie? Ale co? Żeby to wszystko powiedzieć, naprawdę nie ma czasu. Może zostaniemy zaproszeni na religię, na katechezę, przyjdziemy, nie? Bardzo chętnie, jeżeli się uda. Ale chcę wam powiedzieć taką sytuację, że ja od tamtego dnia zacząłem chodzić codziennie na mszę. Codziennie na mszę świętą, z którym wcześniej się śmiałem. Zacząłem codziennie odmawiać różaniec. Co ciekawe, całe życie się śmiałem z ludzi odmawiających różaniec. Zacząłem codziennie odmawiać różaniec. Po prostu zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo. Rzeczywiście zacząłem czerpać z tego niesamowitą siłę. I co jest faktem, wiecie, co jest faktem? Przyznaję wam, jestem słabym człowiekiem, niesamowicie słabym. Ale ja od tamtego dnia do dzisiaj nie wróciłem do narkotyków. Nie wróciłem do alkoholu, papierosów, masturbacji, pornografii. Od tamtego dnia jestem wolnym człowiekiem. Ale dlaczego? To nie jest żadna moja silna wola. Było ciężko. Wiecie co? Miałem takie chwile, gdzie już chciałem dzwonić do koleżki, żeby mi załatwił towar, żebym się naćpał. Było ciężko, ale wiecie, kto jest moją siłą? Moją siłą jest Jezus. I ja go codziennie przyjmuję w Komunii Świętej. I co chcę wam powiedzieć?
chcę ci powiedzieć, nie wiem jaka jest twoja wiara, czy jesteś wierzący, może niewierzący, może wątpiący. Może nienawidzisz kościoła, księży. Chcę ci powiedzieć, żebyś jeszcze raz próbował. I zaczął od dobrej spowiedzi. I szukał. Nie skupiał się na tym, że ty znasz jakiegoś złego księdza, który jest grzesznikiem. Tacy też się zdarzają, za takie trzeba się modlić. Ale żebyś ty szukał tego świętego kapłana. A jest naprawdę, poznałem wielu świętych kapłanów. Żebyś szukał, żebyś nie zatrzymał się na tym, że ja nienawidzę kościoła, nienawidzę księży. Bo usłyszałem w telewizji. Żebyś ty szukał czegoś głębiej. I ja przestałem żyć takim czymś, byłem karmiony. Słuchajcie, ja doświadczyłem mocy Kościoła. Mocy Jezusa. Wy myślicie, że ja potrafiłem kiedyś do kogokolwiek przemówić coś? Ja do dwóch osób nie potrafiłem przemówić. Powiedzieć coś o sobie. A teraz wam mówię o moich największych ranach. Myślisz, że fajnie mówić, że byłem molestowany? Myślisz, że to jest dla chłopaka jakieś kozackie? Jakieś pochwalenie się czymś? Ja się czuję beznadzieję w tym momencie, kiedy wam to mówię. Jak jakiś śmieć, no. Wyobraź sobie, byłeś molestowany, stań przed tłumem ludzi i powiedz, że byłeś molestowany. Wstydzę się strasznie tego, ale wiecie co, ja w tym widzę sens niesamowity. Widzę w tym sens niesamowity, że ty też cierpisz, człowieku. Że ty też cierpisz i ty też pragniesz miłości. I wiem, że jej pragniesz, nawet jeżeli tak nie mówisz. Wiem, że pragniesz i chcę ci powiedzieć, gdzie jest źródło miłości. Źródło miłości jest w Jezusie Chrystusie. I to jest moje przesłanie dla ciebie. To jest najcenniejsza rzecz, którą mam. Nic więcej nie mam, tylko to. I chcę ci dodać po prostu. Twoja sprawa, czy ty z tego skorzystać. Będę się modlić za was, byście mogli odbyć dobrą spowiedź w swoim życiu. Byście mogli doświadczyć miłosierdzia Bożego. Które się rozlewa w sakramentach. W sakramentach Kościoła, w spowiedzi, w komunii świętej. I błagam cię, byś się nie zrażał. Zrażał się grzechami Kościoła, bo jest ich dużo, naprawdę. Żeby się tym nie zrażał. Ale mimo grzechów Kościoła, ten sam Jezus wstępuje na ołtarze. Na każdym mszy świętej Bóg staje się chlebem. Otwórz swoje serce, nie bój się go. Na końcu będzie, po wszystkim będzie modlitwa jeszcze, także my też poprowadzimy modlitwę króciutką. I zaprosimy was na modlitwę. Myślę, że będę wyrazicielem waszych myśli, waszych życzeń, po tym, co powiedzieliście, aby to ziarno słowa padło na żyzną glebę, aby ludzie go nie podeptali, nie spalił go żar słońca, nie wydziobały kruki, ale aby wydało plon 30, 60 i 100-krotny. Co daj Boże. Amen. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. To słowa świętego Pawła. Aby każdy z nas mógł kiedyś w ten sposób powiedzieć. Bynajmniej nie był sportowcem. Każdy sportowiec wie, że po długim wysiłku potrzebne jest wyciszenie. Mniemam, że zapewni je nam muzyka. Zapraszam na scenę pana Bartłomieja Lochnickiego i pana Andrzeja Gerwatowskiego. Powitajmy ich brawami. Pan Bartłomiej będzie grał na skrzypcach, pan Andrzej na gitarze, wystąpił przed nami w utworach Aleluja, Kate Vogel, w utworze Soundtrack Misja, Ennio Morricone, Ave Maria, Jana Bacha i Only Time Annie. Thank you.
mi odjęło mowę, zresztą nie po raz pierwszy podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale przecież milczenie oznacza zgodę, także te utwory można uznać za takie swoiste rozesłania, abyśmy w każdym czasie szli na misję, śpiewając radosne Ave Maria i Alleluja, czyli chwała Panu. Moi drodzy, takie dary świadectwa, tańca i muzyki, które dzisiaj otrzymaliśmy, wymagają także wdzięczności. Tę wdzięczność chciałbym za momencik właśnie wyrazić. Proszę jeszcze raz na scenę naszych drogich muzyków, naszych tańcerzy i Piotrka i Jacka. Bardzo proszę, stańcie przed nami jeszcze raz. Słuchajcie, my chcemy wam po prostu dać to. Jest tajemnica mszy świętej spowiedzi, nie? To jest o pani Katalinie Ribas, współcześnie żyjąca mistyczka, stygmatyczka, której stygmaty próbowali oświeczyć na BBC publicznie. Jej stygmaty są w jakiś sposób... Jej stygmaty są w jakiś sposób udowodnione naukowo, nie? Że ona je rany i tak dalej. I ona miała przy świętej wizję. Ona jest współcześnie żyjącą. Nasz znajomy u niej w Boliwii kręcił jej film, który będzie emitowała Telewizja Polska najprawdopodobniej. Film o tym, że msza święta jest największym cudem świata. Powiem wam szczerze, dostaliśmy właśnie, bo tutaj powiem wam szczerze, katecheta powiedział, że to będzie nagroda rzeczowa, co byśmy chcieli dostać, nie? Powiedzieliśmy, że właśnie tych książeczy. I chcielibyśmy wam je dać. Pytanie, kto by... Damy dla tych, którzy będą chcieli je przeczytać. Dziękujemy bardzo. To jest króciutka broszurka. Mój koleżka, powiem wam tak, nasz koleżka, który też bardzo miał ciężkie dzieciństwo. On trenował MMA, był wicemistrzem Polski. On 12 lat nie był w spowiedzi i składzie jej, po przeczytaniu tej książki pierwszy raz przystąpił do dobrej spowiedzi. I mszę przeżył, także płakał, nie? Po przeczytaniu tej książeczki. Ona to opisuje, co jest duchowo naprawdę w czasie mszy świętych. Kto chce jeszcze, ja dam tę książeczkę, nie? To naprawdę przeczyta, wiecie, żeby to nie leżało, tak? Wiecie, mamy tylko 20, nie? Chłopaki, musicie jakoś zrobić, żeby się podzielić tymi książeczkami, dobra? Jakoś jeden przeczyta po drugiemu nasz, dobra? Dobra? Poradzicie tak razem? Razem w klasie jesteście? Jeden przeczyta na ten temat. A wy, chłopaki, jak jesteście? Razem jesteście? Możecie być w roku, nie ma? Razem? Kto przeczyta ten głos tu nas, dobra? Że nie przykawi się do tego, tak? Tylko przeczytałeś naprawdę, nie? Bo naprawdę moglibyśmy też komuś to naprawdę chce przeczytać. Przekażę tobie, kto jeszcze? Wszyscy, którzy muszą dorosnąć, to razem musicie? Proszę. Pozwolę sobie zawiązywać nasze spotkanie refleksyjne, modlitewne słowami błogosławionego księdza Michała Sochoćki. Nie ma nic piękniejszego nad cnotę miłosierdzia. Miłość Boga jest niemożliwa bez czynnej miłości bliźniego. Dlatego święty Jan nazywa tego kłamcą, kto mówi, że kocha Boga, a nie świadczy miłosierdzia bliźnim. Piotrze i Jacku, proszę was o modlitwę. To po modlitwie jeszcze mamy, ja mam jeszcze 5 tutaj, to też rozmowę, okej? Okay? Nawet jeżeli ktoś się nie chce modlić, to proszę, żeby nie przeszkadzał temu, kto może chce się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będziemy się modlili tak naprawdę własnymi słowami i chcę, żeby każdy z nas wziął tą modlitwę do siebie, prawda? Będę mówił w pierwszej, tak jakby o sobie, nie każdy to do siebie odnosi. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, jak trudno nam w ogóle w Ciebie uwierzyć czasami, że Ty jesteś. Że Ty rzeczywiście jesteś miłością. Prosimy Cię, daj nam doświadczyć Twojego miłosierdzia w naszym życiu. Zobacz, ile w naszym życiu jest ran. Ile razy nas ludzie skrzywdzili. Ile razy nas rodzice skrzywdzili.
ludzi, którzy obiecali, że nas nie zawiodą, ile razy nas zawiedli. Tak bardzo cierpimy wewnętrznie, mimo że próbujemy nałożyć na siebie wiele masek. Prosimy Cię, Jezu, abyś doświadczył nas swoim miłosierdziem. Abyś przemył nas Twoją krwią i wodą wytryskającą, właśnie, która wytrysnęła na Golgocie, a wytryska każdego dnia w sakramentach Kościoła. Daj nam tą odwagę, abyśmy się nie bali. Nie bali się wrócić do Kościoła. Od nowa zacząć swoje życie. Od spowiedzi świętej. Daj nam tą wiarę w to, że jesteś obecny. Że byłeś zawsze w tych najcięższych momentach naszego życia. Wtedy, gdy nie widzieliśmy Ciebie w naszym życiu. Proszę, daj nam tą wiarę w to. I dziękujemy Ci za ten czas tutaj, który nam dałeś. Bo wierzymy, że w życiu nie mamy przypadków. Że Ty nas tutaj postawiłeś. Postawiłaś tutaj każdego z nas. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że za każdego z nas umarłeś. Że za każdego z nas zmartwychwstałeś. Dajmy wszystko miłosiernej Matce, naszej ukochanej mamusi, w pozdrowieniu anielskim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I słuchajcie, modlitwa dalej trwa, jeszcze dwie minutki. Jest taki motyw. W Piśmie Świętym jest napisane, w Świętym Pawle, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. I mamy na to konkretne dowody. Mamy koleżkę, który jest satanistą. Prosiliśmy go, żeby słowami powiedział: Jezus Chrystus jest moim Panem. Słuchajcie, on bardzo chciał, mówi, że mu się żygać chce, że nie da rady powiedzieć. Jestem przekonany, że te cztery słowa, cztery wyrazy, tylko z pomocą Ducha Świętego możemy powiedzieć. I nawet jeżeli ty to powiesz bez bardzo przekonania wewnętrznego, ale ty powiesz słowami, miejmy pewność, że tutaj będzie Duch Święty. I co chcemy zrobić? Robimy to wszędzie, gdzie jesteśmy. Czy mówimy w kryminale, przed więźniami, czy mówimy w domu dziecka, czy w poprawczaku, czy w szkole. Zawsze to robimy i chcemy to zrobić teraz z wami. Wiecie co? To jest publiczne wyznanie wiary, nie? Że się nie wstydzimy. Bo dzisiaj, żeby wyznać wiarę publicznie, to tak naprawdę trzeba mieć jaja, nie? Bo teraz właśnie do tego potrzeba odwagi, nie? I tutaj będziemy chcieli jedno wspólnie zdanie wykrzyczeć, nie powiedzieć, tylko wykrzyczeć na 3-4: Jezus Chrystus jest naszym Panem, nie? Bo jesteśmy przekonani, żeś powiedzieli, żeby coś krzyknęli na kogoś, jak krzykleństwo, to byłby cały ten. Nie, policję, czy co, wiecie, nie? To zaraz by, kurczę, tu szkoła się zawaliła, nie? Na to złego to łatwo namić, ale patrzcie, tu wyznamy publicznie, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Na Hetmańskiej byliśmy w kryminale, słuchajcie, na Hetmańskiej wiecie, gdzie jest więzienie recydywistów, nie? Tam chłopaki krzyknęli tak, że aż kryminał się zawalił, no. I z takim przekonaniem, z taką wiarą krzyknęli, nie zdajmy tutaj czadu, co? Dla Pana Jezusa. Krzyczymy, to jest publiczne nasze wyznanie wiary. Tak często robimy wiele złych rzeczy na pokaz. A tutaj po prostu krzykniemy. Bo Jezus powiedział, kto się będzie wstydził mnie przed ludźmi, tego ja się zaprę przed swoim Ojcem, nie? Więc teraz odważnie, Jezus Chrystus... Dacie radę czy nie? Co z wami, śpicie? Damy radę! No. Pan wicedyrektor da radę. No. Dobra, to 3-4. 3-4. Jezus Chrystus jest naszym Panem! Co to jest? O, słyszałeś o tym? Ja nie. Jestem tyły kupa! Pani tak słyszała? Jeszcze raz! 3-4. Jezus Chrystus jest naszym Panem! I na nas ostatni raz! 3-4. Jezus Chrystus jest naszym Panem! Prosimy księdza o Boże błogosławieństwo. Daj mikrofon. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Panie modlitewne, nie? Naprawdę przychodziły tam różne osoby, osoby niewierzące i tak dalej. Naprawdę doświadczałem w kościele, Bolesławy Lament,
Osiedle Młodych, nie? Wiecie, gdzie jest Bolesławy Ramen? Nie wiem, jak ulicę Ramen. To jest koło Prywiatowej, nie? Od Zwycięstwa odchodzi. Tam jest gościu, słuchajcie, o 19:30, nie w tą niedzielę, tylko za tydzień w niedzielę, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Ostatnio było 700 młodych osób. I połowa z nich pierwszy raz w ogóle w kościele. Od wielu lat. I wychodzili tam naprawdę z niesamowitym tym. Wierzcie mi, będzie jeszcze bardziej ciekawie niż tutaj. Będzie można doświadczyć osobiście Boga przed Najświętszym Sakramentem. Także pamiętajcie, nie w tą niedzielę, tylko za tydzień w niedzielę, czujcie się wszyscy zaproszeni o 19:30. Jak nie będziecie wiedzieć, gdzie prawisz, to wiecie. Wystarczy pisać w internet Kościół Bolesławy Ramen. Myślę, że byście z panienką się umówili gdzieś na drugim końcu miasta i byście nie wiedzieli, gdzie to jest. Byście zrobili wszystko, by to znaleźć, nie? Wiecie, o co chodzi. Nawet sklep byście znaleźli pożyczy na osiedlu gdzieś, na Bojanach. Dlatego Kościół Bolesławy Ramen. Wystarczy pisać w internet, znajdziecie. No, słuchaj, że dla pana katechety. Przekażemy to i on przypomnij. Przekazywał, albo dla księdza. Bo to jest spotkanie co dwa tygodnie pod internet w kościele. Bardzo piękny czas, nie? 19:30, w następną niedzielę, Kościół Bolesławy Ramen. Kto będzie chciał, przyjdzie, jestem pewien. Zapraszam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.